Mikrosoczewkowa laserowa korekcja wzroku SmartSight jest na dzień dzisiejszy jedyną funkcjonującą metodą, gdzie tak samo możemy automatycznie wyeksportować dane z diagnostyki, zapisać je na ten nośnik danych i za pomocą tego nośnika możemy te dane wprowadzić do lasera ATOS. I tutaj mamy dane z naszej diagnostyki, które kartę wkładamy do komputera. Wybieramy mikrosoczewkową laserową korekcję wzroku i importujemy dane naszego pacjenta testowego. I tutaj możemy tak samo wprowadzić naszą refrakcję. Jeszcze raz na przykład minus 4,5 dioptrie, nasze 1,5 dioptrii astygmatyzmu przy na przykład 15 stopniach zapisujemy. I tutaj mamy korekcję dioptrową. I w tej chwili jeszcze potrzebujemy nasze parametry optyki, czyli na przykład wybieramy optykę 7 mm, wybieramy na przykład głębokość naszej mikrosoczewki przy 135 lub 140 mikrometrów. To jest nasza optyka, która ma pełną strefę optyczną 7,8 mm i tutaj możemy jeszcze pełen ustawić tak zwany cap, już nie będę wchodził w detale, na przykład przy 9 mm, szerokość nacięcia, przez które wyjmujemy mikrosoczewkę, ma na przykład 3 mm, możemy je tak samo zredukować do 2,5 mm i tutaj ustawiamy już miejsce nacięcia, na przykład przy 135 stopniach, kąt nacięcia też 135 stopni przykładowo i tutaj mamy całą architekturę zabiegu. Podsumowując, pokazałem w tej chwili Państwu, jak można zaprogramować laser, jak wiele parametrów odgrywa tutaj rolę. W SmartSight, w przeciwieństwie do metody FemtoLASIK, mamy dodatkowo jeszcze głębokość korekcji, którą możemy wykonać. Mamy inne parametry, inne właściwości strefy optycznej. Możemy ustawić większość, wielkość, szerokość nacięcia, tego mini nacięcia, przez które wyjmujemy mini soczewkę i następną procedurą jest kliknięcie na Next. Sprawdzamy jeszcze raz parametry. Next i już w tej chwili możemy ustawić pacjenta, położyć pacjenta na łóżku operacyjnym i możemy już zacząć zabieg korekcji wzroku lub cofamy się i zwykle programujemy laser wcześniej. Zapisujemy dane, które zaprogramowaliśmy i przygotowujemy w ten sposób nasz dzień operacyjny.